Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Na każdym rysunku przedstawiono ilość wody, którą podgrzano oraz temperaturę tej wody przed ogrzaniem i po ogrzaniu. Ogrzanie porcji wody widocznej na rysunku A wymagało dostarczenia 4200 J energii. Oblicz, ile energii należy dostarczyć, aby ogrzeć wodę w pozostałych przypadkach. Ok, no to mamy A i zaczynamy. Delta T, czyli zmiana, różnica temperatur. My tu mamy różnicę temperatur wynoszącą 10 stopni Celsjusza. Jesteśmy w stanie odczytać objętość tej wody, bo tutaj mamy tak w zlewce i odczytujemy, że mamy 100 cm sześciennych. Teraz jeszcze takie szybkie przypomnienie, które tyczy się tylko i wyłącznie wody. 1 litr to 1 decymetr sześcienny i w przypadku wody oznacza 1 kg. 1 mililitr to 1 centymetr sześcienny i to jest 1 gram. My mamy 100 centymetrów sześciennych, czyli 100 gramów. Ok. I mamy również Q, które wynosi 4200 Juli. Tak? Jeszcze możemy wpisać CW, czyli ciepło właściwe. Wody oczywiście. No i mamy wszystkie dane, ale mamy patrzeć sobie tylko i wyłącznie na te różnice, bo mamy się doliczyć Q. Już spieszę Wam z wytłumaczeniem, o co chodzi. Wzór na Q jest następujący. O! I teraz, jakie my tu mamy dane? Mamy taką samą objętość. Czyli mamy taką samą masę. Natomiast różnica temperatur w tym przypadku wynosi 20 stopni Celsjusza. Czyli wszystko jest takie samo, za wyjątkiem delta T, który jest 2 razy większe, tak? Czyli w tym miejscu byłaby wartość dwukrotnie większa. Zatem bierzemy sobie tą wartość z zadania pierwszego, z tego A i robimy razy 2. Tada! W C. Tutaj różnica temperatur wynosi 10, czyli jest taka sama jak w podpunkcie A, natomiast mamy inną objętość. Tu objętość wynosi 400 centymetrów sześciennych, czyli jest 4 razy większa, czyli w miejscu M będzie wartość czterokrotnie większa, to niezmienne, czyli będziemy mieć Q jest 4 razy większe od tego. Wymnażamy sobie. Ok, no i przykład D, który chyba zapiszę tutaj. Jakie my tu mamy dane? Nie dość, że zmienia nam się delta T, to jeszcze mamy znów objętość 400 cm sześciennych. To dwukrotnie zmienia nam się delta T i jeszcze czterokrotnie masa, czyli 8-krotnie nam się to zmieni. No to zapisujemy sobie Q. Może żeby to było Q1, Q2 i Q3, żeby nie było wątpliwości, to będzie Q4. Będziemy mieć 8 razy to. I otrzymujemy 33 336 tysięcy. Julie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.